Dzień dobry, witajcie. The Last of Us 2. Jedynkę ukończyliśmy stosunkowo niedawno, a to jest dwójka, którą długo odwlekałem. Nie wiem ile. Rok? Dwa? Nie wiem, kiedy grałem w jedynkę już. Możecie zobaczyć to na Bonkol Live, czyli na YouTube'a, na którego to nagrywamy. Jesteśmy na live. Słuchajcie, patrzcie. To jest metodą wytłumaczenia prostego. To jest PlayStation 4 wersja, którą chyba przedwczoraj dopiero otwierałem z folii. Wersja ta, moi drodzy, otrzymała remaster. Odnośnie tego remastera nie będę już mówił, bo jest film specjalny na Bonkol Ludolog, gdzie wręcz tłumaczyłem, że to nie jest najgłupszy pomysł, żeby po 3 latach robić remaster, ale co ciekawe, nie trzeba kupować nowej wersji, ponieważ ta wersja po wsadzeniu do PlayStation 5, bo właśnie gram na PlayStation 5, za $10 jest zremasterowana do wersji PlayStation 5 i zawiera pewne dodatki i ulepszenia. Zobaczmy, jak teraz wygląda gra. Ja dzisiaj będę grał w trybie na 60 FPS-ach, w rozdzielczości normalnie Full HD albo tam 1440, natomiast w 4K jest tylko i wyłącznie dostępna w 30 klatkach na sekundę, czyli normalka. No. Zapraszamy, moi drodzy. Historia. Jedynkę wiem, jak się skończyła. Dwójka, a i jeszcze ważna rzecz, zastrzegam sobie prawo, że na przykład, bo ja jestem straszną marudą, nie? Wiecie o tym i mi dużo rzeczy nie pasuje. Jak gra mnie zdenerwuje i po 2 godzinach mnie nie będzie pociągać, to nie gram. Koniec. Na normalnym, słuchajcie, jeżeli jest taka giereczka, ja zawsze gram na... Albo wy nie widzicie poziomu trudności, dobra. Ja zawsze gram na takich normalnych poziomach trudności, nie robię sobie specjalnie sztucznych wymagań i wyzwań. Dlatego, że mnie w takich grach, gdzie mówią, że klimacik i fabuła jest najważniejsza, denerwuje później męczenie się z tymi przeciwnikami, na przykład. To nie są Dark Soulsy, nie? Ja... Tu chcę tych, jeżeli będą przeciwnicy, to chcę ich gładko przechodzić. Nie chcę tutaj czuć sztucznego wyzwania na zasadzie, że mają dużą HP i będę teraz musiał parę razy powtarzać pewne segmenty, więc będę grał po prostu na normalu. Włącz dodatki. Co to jest? No dobra, to gramy. Celowanie, wspomaganie kamery. Automatycznie obraca kamerę w kierunku ruchu, wybierz poziom lub pion. Nie wiem, czy to warto. I permanentna śmierć to jest hardcore, tak? Nie, no to normalnie gramy. Rozpocznij. Dobra. A, możesz zmienić w dowolnym momencie. Ok. To lecimy. Jak będzie za głośno, to przyciszę. Motylki. Premiera! Pierwszy na świecie gram w to. Jaracie się? Ciekawe, co to za gra. Nie wiem, czy będą napisy od razu, ale powinny być włączone, nie? Jak to się stało? Mhm. Tak, gram po polsku. Gram z polskim dubbingiem. Miałem dostarczyć ją do świetlików i odejść. Chłopco. Zajrzysz z kimś pół kraju. Osiwiał. O, tutaj jeszcze z jedynki. Chciała wierzyć, że jej odporność coś znaczy. Może sam zacząłem wierzyć w te mrzonki o lekarstwie. Ej, to Gerwant, nie? Jak się nazywa aktor? A może chciałem być wobec niej fair. I udało nam się. Znaleźliśmy świetliki. Dzięki niej naprawdę mogli stworzyć lek. Był jeden szkopuł. Umarłaby. Jezu Chryste. Doktorze! Co tu robisz? Nie dam ci jej zabrać. Hopie, co ty robisz? Pomyśl o życiach, które ocalimy. Jezu Chryste, Joel.
coś ty zrobił. Ocaliłem ją. No i tyle. I zdupcyłeś. Mogłaby już koniec gry, mogło być już. Jakby jej nie ocalił. No dalej, mała. Trzymam cię. Pilnujcie wyjść! Nie dajcie mu zjadę! Wziął ją. Ukradł. To dużo. Ile z tego wie? Powiedziałem, że przeprowadzili badania. I że jej odporność to nic. Uwierzyła ci? Nie powiedziała, że nie. Musimy wracać. Dodawałem wam kilka emotek, ale na ekranie nie będą widoczne, tylko u was są, jeżeli macie 7TV. No dobra, moi drodzy, no to co? Zaczęło się tak... Tak sesja się zaczęło. Patrzcie, jaki ray tracing, jaka trawa! 10K rozdzielczość. Nie mamy napisów. Wiecie, co bym chciał? Chciałbym, żeby jak oni mówią, żeby też jeszcze były napisy. Pewnie da się to włączyć. Czyli żeby napisy były włączone. Dialogi fabularne w walce. Nie, ja myślę, że plus w walce, żeby były. A, no dobra, niech są wszystkie, nie? Rozmiar normalny, rodzaj tła. Okej, okay, dobra. No to tyle. Okej. Okay. Nie, bo to mi to nie jest potrzebne, ale są osoby, które... Może czegoś nie dosłyszą, albo coś, to... A czasami niektórych zbyt dobrze nie słychać, jak tam z daleka gdzieś krzyczą. Klimacik. Ładny koń. Ale dziwnie to wygląda. Oni wyglądają, jakby byli jeszcze w PlayStation 4. Ale niektóre elementy są ewidentnie zremasterowane, a niektóre są takie, jakie były. Kurde, to ładnie wygląda. Takie. No graficznie to tu szału nie ma, nie? To jest takie... No, taka gierka, no. Nie wiem, jak to graficznie do czegoś To nie jest Wiedźmin 3. Wiedźmin 3 jest ładniejszy z polimasterze. Nie wiem, jakby jakościowo do tego, co mają tutaj technologicznie z grafiką. To Red Dead też nie jest raczej. Red Dead jest piękny. Jak pod jeszcze odpowiedniej porze dnia.
Po ile paliwo? No, ale my się nie odbijamy w kałuży, tylko się cień odbija, nie? No. Uszkodzony instrybutor. Dystrybutor, no. Kurde, ten PC tak dziwnie. Nie wiem. Ja wam zaraz powiem, bo ja podejdę do NPC-a i wam powiem, co mi śmieszy. Ja to zobaczyłem, jak on z daleka się załadował. Spoko, wezmę je. Idź już. Tommy. Na pewno? Tak. Ty, ale my tego Tommy'ego nie możemy znać z jedynki, nie? Bo ja go chyba pierwszy... Nie, czekaj, był w jedynce ten Tommy? Ja go nie wiem. Ja już dawno grałem, to teraz już... Jeśli możemy? Naszą rozmowę. No ale ile razy myśmy w jedynce z nim gadali? To nie było jakichś wątków, które się ciągnęły, nie? Zabiorę ten sekret do grobu. Na razie, Tommy. Kurde, masakra. Ty, ale ten... Bo to jest... Kontynuacja The Walking Dead, nie? To jest ten czarny skóry tu potem taki, z tą dziewczyną. Patrzcie, Ellie to jeszcze Ellie. To jeszcze nie... A, nieważne. Ellie? Elliot się nazywa teraz, nie? No. Jezu. Prawie dostałam zawału. Pukałem, ale... Hej. Co jest, Joel? Tak, wpadłem. No to fajnie. Wiesz... Gadka się nie klei. Ludzie cię chwalą. Mówią, jak sobie radzisz, że bardzo pomagasz. Świetnie. O? Byłem na przejażdżce z Tommym. I... powiedział dowcip i pomyślałem o tobie. Ale będzie jaja, gada jaki dowcip. Aż, ja kurde, jak to szło. Dawaj. Coś w zegarze. No. Joel, jest dość późno. Za kilka godzin muszę wstać. Tak, wiem. Zaraz zejdę ci z oczu, tylko... Chciałbym ci coś pokazać. Ja znam taki jeden o zegarze. I też wobec dziewczyn pasuje. Tak? Co to? Za 15 trzecia wie, co o co chodzi. Mówią na to gitara. No co ty? Zagrać ci coś? Okej. Dawaj, Guitar Hero! Okej. Obiecaj,
A ja będę grał? Że nie będziesz się śmiać. Kurde, na razie w tej grze dwa razy już gitarę miałem w rękach. Słowo. Dobra, graj. Ufam ci. Ja już trzymam kontroler. Lecisz, Joel. Oho. Ej, ja gram teraz. To ja robię. Teraz ja gram. Nie dajcie się zwieść. Kurde, ale ciężka ta minigierka. Ej, są na przykład takie dziewczyny, co jak teraz on śpiewa, to płaczą na tej scenie? To make this man of me. All my stolen missing parts I've no need for anymore. 'Cause I believe 'cause I can see our future days, days of you. No, także tak. Także tego. Nie, czy ja płakałem? Ja w życiu chyba to tylko na jednej grze czy dwóch się wzruszyłem tak, a nie, że się płakałem, tylko tak się mi zrobiło tak mega smutno i tak za nie mówiłem, ale to nie był The Last of Us. To by, nie pamiętam, musiałbym sobie przypomnieć, jakie gry, ale to były takie, ja wam powiem, wiecie jakie? Takie, że mi się coś przypomniało z mojego życia, z mojej rodziny, coś smutnego, na przykład, że ktoś odszedł i tak dalej. I to było takie niezwiązane z grą, tylko takie, że ja coś, jakieś wspomnienie miałem i to nie do końca jest obiektywne. No. To co, może jutro zaczniemy? Dobra. Okej. O co chodzi, Adam? Bardzo ciężkie chwile przed nami. O co chodzi? Czy... Pamiętasz ten dowcip? Dawaj, żart! Szykujcie się, widzowie, będą jaja! Dlaczego zegar rzucił się z okna? Bo czas leci. Ale głupie. Aż dodam, czekajcie, bo mam... Nie wytrzymam. Pododawałem wam dużo emotek. Nie wytrzymam. Poggers. Ej, wiecie co mi ludzie piszą później, jak na YouTubie oglądają? Że nie da się oglądać u ciebie takiej serii, bo powinieneś nic nie mówić przez całą grę. Ja przede wszystkim, jak są ważne i emocjonujące momenty, powinieneś się wczuć. Ja już się wczuwam od 20 minut. Jeszcze nie sterowałem postacią. Nie, przepraszam, na tym koniu jechałem do przodu. Hej. No hej. Przepraszam, zupełnie zaspałam. Daj chwilę, ubiorę się. Podobno miałaś ciekawą noc. Ja... Pocałowała mnie, tylko się wygłupiała. To nie było nic takiego. Co? Mówiłem raczej o kłótni z Setem, czekaj. Co? Całowałaś Dinę? O. Myślałam, że... Rozstaliśmy się tydzień temu, a ty już ją wyrywasz.
Nie. Co za... Nie chciała, żebyś był zazdrosny. Ja nie, nigdy bym... W mordę, ale syf. Ej, widzicie? Ja robię. Zwisa mi to. Rusz się. Widzicie, co gry robią? Ona pierw odgrywała taką postać, a potem w prawdziwym życiu dokonała wyboru. Te gry, moi drodzy, zmieniają ludzi. Zbieraj się, bo się spóźnimy. Zbieraj się, bo się spóźni... Śmierdoli! Śmierdzi. No, ona jak chłop się zachowuje. Nie śmierdzi, to nie trzeba się myć. Padam z nóg. Ty, patrzcie! PlayStation 3! Kurde, co jest na PlayStation 3? O kurde, Jack Dexter? Co tam jest? Pokaż. Daxter? Co tam jest jeszcze? Nie widzę. U góry są jakieś nie... Nie ma jakiego Dark Soulsa? Kurde, tu nie ma ludologa. Citizen? Jakieś anime i mangi, fuj! Dobra. Dobra. To jest życie, co? Wychodzisz z domu, musisz wziąć spluwę zamiast portfela do sklepu. O kurwa, lustro działa. Warto było zremasterować grę. Mhm. Nóż. Joel już stał? Na północy pojawili się zarażeni. Maria wysłała do Stomin na zmian. Do dupy. No, raczej sobie nie pospali. Nie to co po niektórzy. Spadaj. Właśnie wstawałam. Ja tak Patrycji dogryzam zawsze, ona jest tak wkurzona na mnie. Masz wszystko? Tak. Dobra. Fizyka plecaka, sprawdzamy. Ty, całkiem fajnie wygląda, jak tak pod ciężarem załadunku w nim. Jest okej. Ślady na ziemi widać. Ciekawe, jaka jest maksymalna ilość śladów, po których usuwają się te najstarsze, nie? Czy na pewno jest taka? Hmm? Jakby co? Wszyscy dziś o tobie plotkują. Bo... Czekaj, jak to szło? Pocałowałaś Dinę? Ona mnie pocałowała. Przez co Seth nazwał cię niezbyt ładnie? Ta. Joel przywalił typowi? Popchnął go tylko. A ty się na niego wściekłaś? Tego nie rozumiem. To była bardzo dziwna noc. Ej, co jest dziwnego w tym, że pocałowała Dinę? Ej, chłopaki, jak wy na przykład jesteście u kumpla na urodzinach i wypijecie parę piw, to też się całujecie, nie? Ze swoim kumplem. To jest chyba normalne. Maria chce z tobą pogadać. Gdzie jest? W knajpie. O? Chodzi o Sefa? Nie wiem. Powiedzieli, że mnie nie znalazłeś. Nie. Mówi ci coś słowo lojalność? Słucham? Lojalna. Hej, słuchaj. Z nami w porządku, no nie? Proszę cię. Jasne, że tak. Między mną a Diną koniec. Wiem, po prostu nie chciałabym, żebyś... Eli, nie gniewam się. Serio. Dobra, zobaczmy, jak żyje to miasteczko. Jak wygląda, moi drodzy, remaster? Dobra, dzieci lepią kulki i teraz tak. Dawaj, wchodzisz do góry, dawaj, trzymaj ją. Nie no, NPC mają takie twarze... Nie. O, piesio! Dobra, 10 na 10 gra. Dobra. Pa, jak ją zaraz porazi prąd. Nie. Nie no, te twarze to są takie gładkie, jakby były... A nie, dopiero jak się podejdzie widać, że jest ten...
Ej, co to znaczy J? To jest od Joela koń? Siema, Valkis. No właśnie nie wiem, czy ma badania wysokościowe. Chyba nie ma. Cześć! To jakiś mały Mongoł. Hej, Eli. A co tu się kurwa dzieje? A to jest głębia ostrości chyba, że oni się tak rozmazują. Dawaj, zagraj mnie na banjo coś. Ty, Amadeusz Ferrari! Nie, to nie on. Dobra, gramy. Gdzie my idziemy? Tam. Cześć, Jesse. O, hej. Chcesz coś zjeść? Nie. Gdzie Maria? Przy ladzie. Przepraszam. Eli? Jesteś, chodź. Sef, ma ci coś do powiedzenia. Nie mam zamiaru słuchać tego świętoszka. Zrób to dla mnie. Proszę. Dobra. Sef? Sef, chodź. O Boże, Sef. Brzmi jak boss z Dark Soulsów. Ej. Słuchaj, wczoraj trochę za dużo wypiłem. Spoko. Próbuję cię przeprosić. Maria mówiła, że ty i Dina macie patron. Tak więc zrobiłem wam kanapki. Okej. Ze stekiem. Dzięki, Seth. Tak, no to uważaj na siebie. Mhm. Dziękuję, Ali. Co tam masz? Żarcie od świętoszka. Ładnie pachnie. Jest twoje. Serio? Jasne. Odprowadzę was. Okej. Ustawiałem tytuł. Gdy wyruszycie, zastąpcie Tomiego i Joela. Są w terenie już o wiele za długo. Joel! Północno-zachodni posterunek. Mają tam dzisiaj dotrzeć. Uważajcie na siebie. Ostatnio kręci się tam sporo zarażonych. Jasne. Chciałem sprawdzić szlak wzdłuż strumienia. Ktoś inny musiałby to zrobić. Eli, znasz. A Joel, to czemu to jest ryba? W sensie średnio. Tak się mówi na rodzaj ryby po angielsku? To jest jaki... Ty, jak to dziecko idzie, pa! To załatwione. O kurwa! Patera, pa! Pa! Aha. Ty, co się stało mu z głową? Ale mostrita. Eli, możemy chwilę porozmawiać? Co jest? Nie wiem, co zaszło między tobą a Joelem. Maria... Zależy mu na tobie. Jestem pewna, że nie chciał. Jest dobrze. Tak? Tak. Gdybym nie wiedział, że później jest trochę chodzenia, biegania i strzelania, chociaż trochę, to powiem wam szczerze, mógłbym tą grę już wyłączyć wiele razy, nie? Bo ona mi wszystko to
Jak ona się zaczyna przez pół godziny? Zaprowadź swoją dziewczynę. To jest jak w tym, jak się nazywa ta gra o tych takich dla nastolatek z tymi wyborami. To jest takie, wiesz, że tutaj jakieś uczucia, tu jakieś relacje między ludźmi. Hej, dzieciaki, ja odpadam. Life is Strange, no. O, idzie nasza ukochana, nie? Ty, jakiego ona jest pochodzenia? Ona wygląda jakaś Ormian... Ormianka, czy co to? Kto to? Z Hiszpanii? Chciałam przeprosić. Nohal ma taki hiszpański. Nie ma sprawy. Hinduski? Rozumiem. Tylko było mi głupio. Czemu? Bo to ja wszystko zaczęłam i... Izraelka. Chyba nie powinnam cię całować przy tych wszystkich ludziach. Byłaś pijana, spoko. Tak czy siak, nie chcę, żebyś myślała. Nie, nie, ja wcale sobie nic nie myślę. Wiesz, co w tobie lubię? Usta! Nie pozwalasz mi dokończyć. Dobra, powinniśmy się zbierać. Au! Co jest? Ja się z wami nie bawię! Bo jesteś cykor, cykor! Cykor! Chcesz mu dojebać? Dawaj. Jak można młodemu nawalić? Dawaj. Sam chciałeś. Lepiej zwiewajcie. Dawaj, kamień. Kamień do środka daj. Szybko. Nie no, ludzie, ja zaczynam grę od rzucania śnieżkami. To jest dobra essa. Masz, gnoju. Gnomie, a i ty! Dawaj go. To jest nauka celowania. To jest też... Ej, ale to jest nawet spoko tutorial do celowania kursorem. To jest akurat przemyślane. Podobało ci się? Widzę, gdzie mieszkasz, ale... Mhm. Dawaj jej na łeb! Dawaj ci na łeb! Chodź tu, gnoju! Dawaj ten łeb! Chodź tu! Dawaj, nasmarujemy go. Jak to się nazywało, jak się kogoś smarowało śniegiem? To był... To się jakoś gadało na to, nie? No nie, rodzice się nie kochają. Masz śnieg we włosach. Nacieranie? Ale to jakoś nazwę miało chyba. To nie fair. A macie knypki. Albo się mówiło nacieranie. Chyba, że się... Nie, chyba nacieranie było, ale myślałem, że jakoś... Nie ujdzie wam to na sucho. Ty, na kanapkę, dawaj! Eo, nie mogę oddychać. Dobra, trzeba wracać do roboty. O nie. Sama się o to tak prosiłam. Było. Dobrze. Chodźmy. To wygląda dobrze, w sensie... Żebyśmy poszli wzdłuż strumienia. Te lampki, które dają ciepłe światło... Miło, że wysłał nas razem. Wyglądają bardzo dobrze i dodatkowo jeszcze fajnie zrobili ten efekt. Ja wiem, że to jest sztuczne, ale efekt, że niektóre płatki śniegu odbijają te światło i takie są kryształki świecące niektóre. Tylko, że wiem, że to nie jest powiązane z tym źródłem światła, to jest raczej zaprogramowane. Ale wygląda to fajnie. Cieszę się, że jesteście. NAMON.PL02 jest szefem od 7 miesięcy. Dzięki, Namon. Pozdrawiam. Namon.PL, dziękuję, pozdrawiam. Siema, cześć ziomek. Ciekawe, co masz w słoiku. Bardzo niezdrowy mocz. Hej dziewczyny, prowadzę je. Dziękuję. Ej, taka historia w ogóle, mi się przypomniało, jak on czyści mu te... nie umiem słowa znaleźć, nie, bo on mu nie podkowy, tylko jak się nazywają to co ma koń na końcu? Kopyta, nie? Widziałem tutoriale, jak ludzie na wsi czyszczą konia, żeby miał fajne te kopyta czyste, nie? I tak dalej, bo to jest tak jakby taki duży paznokieć, nie? I on to też musi mieć tam ścierane, dociskane i tak dalej. I ludzie potrafią pisać, że jak oni ścinają im, bo to taką warstwę się ścina tego starego kopyta, nie? To oni mówią, że nie róbcie tak, ich to boli. Albo, że jak podkuwają konie, to lewacy mówią, Boże, przecież jak można przybijać im do nóg?
jest niesamowite, moi drodzy. Grzeczna dziewczynka. Są debile, no. Dzięki. Chodź. Dobra. No. Szlifierką, tak? Tak, najlepiej, żeby przerosło, żeby se zwichnął potem nogę, nie? Zobaczcie, kogo bo przydało. Stanie krzywo, albo tak, ten. Tak, tak. Dla ciebie. Mozin. A to dla ciebie. Otwierajcie! Spokój, dzieci. Dobra. Wiecie, jak to działa. Sprawdzacie trasę, uzupełniacie dziennik, zabijacie zakażonych. Jeśli traficie na coś, co was przerasta, wracacie. Bądźcie ostrożni. No. Do dzieła. Dobrze, panie Mongo. Idziemy. Jak rasista. Przecież podaje skąd pochodzi. Tak byś powiedział, dobrze, panie Polaku. O! Nie życzę sobie mówić do mnie Polak. A skąd jesteś? No z Polski. To będzie mój crush. Abi. Tutaj też będziemy mieli przeskakiwanie pomiędzy postaciami, nie? W jedynce tak było, raz tym, raz tym. Co ci się śniło? Coś gadałam? Trochę zgrzytałaś zębami. Gdzie byłeś? Ubierz się. Coś ci pokażę. Co? No, zaufaj mi. On nie ukryje, że jest rudy. Ona też zresztą. Ej, tu wszyscy są prawie rudzi. Chodź, tędy. Może mutują? Och, zimno. Na pewno nie wolisz zaczekać, aż wyjdzie słońce i będzie cieplej? Nie. Nie ma czasu. I zwyczajnie mnie wolisz? Tak, Abi, chodź. Zaczniemy od sprawdzenia twojego movementu. Ale śnieg dobrze działa, ej. Dobra. O, to jest fajny smaczek. Warstwa śniegu się odpowiednio tak jakieś takie muldy na pustyni, nie? Jak piasek też ustawia do wiatru. Jak wydmy. Dlaczego w ogóle szwendasz się tu sam? Niecierpliwiłem się. Zaspy, no. Wiesz?
Mam wrażenie, że im dalej na południe, tym ładniej. A, ja mogę biegać. Co, idziemy dalej? To wykorzystam. Do Meksyku? Zastanawiałem się nad tym. Moglibyśmy zwiedzić miasteczko Maniego. Ale ma strasznie... Wiesz, że mogłoby nas rozczarować. Nie wiem, ile Abby ma lat. A, pewnie masz rację. Ale ma głos dojrzałej kobiety, takiej z 40 przynajmniej, około. I ma go taki bardzo delikatny... Robiłeś to po ciemku? Tak. Chodźmy. Dziwnie tutaj dobrali jej. Po teściu? Jeśli długo będziemy tak szli, to padniemy przed dzisiejszą podróżą. To niedaleko. Z Mel wszystko okej? Okay? Ostatnio jest jakby nieobecna. Poradzi sobie. Stary, dziwnie się zachowujesz. O co ci chodzi? Cieszę się, że jesteście. I Ceyron jest szefem od 4 miesięcy. Oj, Ceyron, dzięki wielkie. Witam serdecznie. Dziękuję ci bardzo za sub drugiego tieru. Bardzo mi miło. Jest dobrze. Dobra, gdzie ty jesteś? Tam? Rozstajecie się z Mel? Co? Nie. Chciałabyś. Dzięki. Już mi wystarczy. Musisz wziąć rozpęd. Jeśli ty potrafisz, to ja też. Au. Nie każdy ma tyle wdzięku, co ty. Wiadomo. Trafiłeś, bo aktorka co, ma 42 proszę? Lata. Będzie dobrze. Za wysoko. Ale głosowa aktorka? Dalej. Kurde. Hej, patrz na mnie. Abby, nie patrz w dół. Owen, musimy tędy wracać? Pomyśl, że to twoja szansa na pokonanie lęku. Może zamiast tego skopię ci tyłek. O! Abby, nie flirtuj. Świntucha. Ej, będzie tu wypowiedziane, czemu ona jest taka wykokszana? Na przykład, że ona pakuje tam, hantle dziennie ładuje. Jesteśmy. Ja pierdolę. Jebane miasto. Ta. Nie spoilerujcie. Znowa gra. Chciałem, żebyś była pierwsza. Widziałem, jak uzbrojony patrol szedł do tego posterunku, tam. Na trasie jest ich więcej. Mają prąd, broń. To dużo ludzi. Coś wymyślimy. Okej. Okay. Załóżmy, że tam jest. Jak go dorwiemy? Możemy osaczyć jeden z patroli, potwierdzić, że tam jest. A potem, nie wiem, jakoś go wywabić. Tak, jasne. Z pewnością chętnie podzielą się tymi informacjami. To ich zmusimy. Czy ty się słyszysz? To co proponujesz? Co się z tobą dzieje? Mel jest w ciąży. O! Okej. Ale to nie wszystko. Mam ci gratulować? Gdy reszta to zobaczy, będą chcieli zawrócić. Przekonamy ich, nie? Wiedziałam, że nie mogę na ciebie liczyć. Abby, chcę tego, co ty. Ale nie za wszelką cenę.
Nie. Widzimy się później. Najgorzej. Walka o przetrwanie i kobiece uczucia. To może już od razu iść do zombiaków. Jebać to. A! Idzie Sigma. Jebie mnie to. Jebie mnie to. Łatwiej to bez ciebie. Wiem. Ciebie już wszystko jebie. Prawie. No co ty robisz? Schudnij. And one, and two, and three. Fame MMA. Dobra. Będzie miał dziecko z Mel. No i co? O co tu chodzi? Wiesz, to nie jest jej chłopak, nie? No i będzie miał dziecko z inną babą, no o co tu chodzi? Żyjesz? Chciałaby, co? Chciałabyś tą Mel być. Przyznaj się. Idziemy tędy. Czekaj, bo nie czaję. Tu nie ma nic. No i czemu nie przechodzimy tędy? Okej. Okay. Tu musi coś wyskoczyć na ryj. No, no oczywiście, że tak. To jest system budowania gier. Zdrowie. Ha! Zostaw mnie, czpunie! Nie mam pieniędzy! Leżeć. O kurwa! Czekaj, bo mam bronię, nie umiem z niej strzelać! Essa! Dawaj.
Ciekawe, jak się latarkę wyłącza, którą mam. O. Dobra. Silna, niezależna kobieta. Dawaj. A, latarkę już włączyłem, bo jestem szybszy niż gra. Szczur przeleci na pewno. To zły pomysł, Babi. O kurde. Długo już gram? No już kończę, zaraz jest koniec gry. Musisz zostać, bo na zakończenie akurat przyszedłeś. Gdzie ten posterunek? Będzie na YouTubie. Okej. Musi być blisko. Supermoce ma Abby. To ja już wiem, dlaczego Abby jest taka wykokszana. To się nie ma co dziwić. To jest super bohaterka. Superwoman. No, to jest głupie. Ja wiem, to akurat brakuje tej grze logiki, że ogólnie te postacie walczyły z nimi, dotykały ich i tak dalej, a te zarodniki, jak te grzyby rozsiewane są, nie? W powietrzu z tymi innymi rzeczami. Tak to się robi. Tak to się robi. Dobra, dzięki, że to powiedziałaś. Teraz już wiemy. Zobaczmy, bo może tu itemy jakieś są, nie?
O, tutaj są, ale max HP. Tutaj też już mamy max. Tu w kibelku już też nic nie ma. Kurwa, zgubiłam się. Ale tutaj słychać coś. Ktoś tam jest. Jak to się zgubiłaś? Drzwi są zamknięte. Dobra. A tędy może trzeba, czy nie? O! Spokój się. Okej, boomer, okej, boomer. To już zaczynają zaś, boomer. On się zaś nudzi, ten chłop? Zamiast wymyślać sobie fajne granie, zaś włazi na Twitche? To jest właśnie to. Chodź, powalczę z tobą, chodź. Dawaj, MMA, Gala Fighter. Niech to będzie to. Pogoda się pogarsza. Gdzie jest droga? Oho, teraz będzie wesoło. Ktoś tu szedł. Będzie skip teraz akcji chyba, co? Dobra, tu koniki idą, moi drodzy. A ja tu zapiszę sobie, moi drodzy, grę w ogóle i utnę pierwszą godzinkę w ogóle grania, żeby to były odcinki takie na YouTube'a. Także pozdrawiam wszystkich, którzy oglądali na archiwum. Dodajcie sobie do playlisty tą playlistę, bo to będzie też playlista ze wszystkimi odcinkami do ulubionych i będziemy tutaj wrzucać odcinki takie po godzinie. Natomiast ja nie mówię, że ja będę teraz tylko i wyłącznie grał w to, tak jak w Dark Soulsy, bo ostatnio też ludzie mi zdali do zrozumienia, że później jak przez kilka dni jest tylko i wyłącznie jedna gra grana, to tak średnio to tam wygląda, więc chcą, żeby to było wymieszane, no to ja to też tak będę wymieszywał, że będziemy grali oprócz tego w inne gry. Pozdro. Dajcie łapkę.